Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech. Ale kiedy żałuję, to nie ma granicy dla mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników i na wszystkich ich drogach i raduje się serce moje, gdy oni do mnie wracają. Jeżeli uciekają przed moim miłosiernym sercem, wpadną w sprawiedliwe ręce moje. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich. Wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenia i cierpienia, przez burze i pioruny. Przemawiałem kiedyś przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samych sobie i daję im, czego pragną. Powiedz duszom, że mają szukać pociech, to jest w Trybunale Miłosierdzia, w sakramencie pokuty. Tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawiać dalekiej pielgrzymki, ani składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była jak trup rozkładający się i choćby po ludzku nie było wskrzeszenia i już wszystko stracone, nie tak jest po Bożemu. Cud miłosierdzia Bożego wskrzesza te dusze w całej pełni. O biedni, którzy nie korzystają z tego cudu miłosierdzia Bożego, na darmo będą wołać, ale już będzie za późno. Duszo w ciemnościach pogrążona, nie rozpaczaj. Nie wszystko jeszcze stracone. Wejdź w rozmowę z Bogiem swoim, który jest miłością i miłosierdziem samym. Wiedz, duszo, że wszystkie grzechy twoje nie zraniły mnie tak, jak boleśnie, mi tak boleśnie serca, jak twoja obecna nieufność. Po tylu wysiłkach mojej miłości i miłosierdzia nie dowierzasz mojej dobroci. Wiedz, ile razy przychodzisz do mnie, uniżając się i prosisz o przebaczenie, tyle razy wylewam ogrom łask na twoją duszę, a niedoskonałość twoja niknie przede mną, a widzą tylko twą miłość i pokorę. Nic nie tracisz, a wiele zyskujesz. Jestem miłosierdziem samym dla duszy skruszonej. Największa nędza duszy nie zapala mnie gniewem, ale się wzrusza serce moje dla niej miłosierdziem wielkim. Kończąc tę misję święte w naszej parafii, zawierzmy miłosierdziu Bożemu naszą parafię, odmawiając teraz koronkę. Przed chwilą słyszeliśmy fragment z dzienniczka siostry Faustyny. Jak uważnie słyszeliśmy, to siostra Faustyna powiedziała jedną ważną rzecz, właściwie to Chrystus do niej powiedział, że Jezus obawia się jednej najgorszej rzeczy. Nawet nie tego, że dusza będzie splamiona, że dusza będzie pogrążona w grzechach, że człowiek jest przeniknięty jakimś złem. To nie jest najgorsza, bo zawsze taki człowiek może uciec się do miłosierdzia. Ale siostra Faustyna przekazała w tym tekście, który przed chwilą słyszeliśmy, jedną ważną rzecz, że Jezus obawia się jednej najgorszej rzeczy, że człowiek nie ufa Panu Bogu. Okazuje się, że najważniejszą rzeczą jest zaufanie Panu Bogu, ufność, jaką pokładamy. A wiemy, że zaufanie nie jest rzeczą prostą. No nawet popatrzmy na nasze życie. Komu my bezgranicznie ufamy? Czy my mamy w ogóle w życiu osobę, której bezgranicznie ufamy?
My czasami mamy takie ograniczone zaufanie, bo ktoś może nas oszukać, bo ktoś może nas wykorzystać. My niewielu mamy ludzi wokół siebie, których obdarzamy tak bezgranicznym, całkowitym zaufaniem. Oni są potrzebni w naszym życiu. Wydaje mi się, że znakiem bardzo ważnym dla naszego życia jest to, że mamy osoby wokół siebie, którym ufamy, że nas nie zawiodą, że nas nie oszukają, że nas nie wykorzystają. I dobrze, jeżeli takie osoby wokół nas są. I podobnie musimy patrzeć na Pana Boga. Właśnie całe te misje święte, które teraz odbyliśmy przez ten tydzień w tej wejherowskiej parafii, właśnie miały jedno na celu, żebyśmy na nowo ożywili w sobie ufność do Pana Boga. To, co siostra Faustyna przed chwilą wyraziła w tej czytance, którą słyszeliśmy przed koronką do Miłosierdzia Bożego. Że człowiek może czasami wątpić w wiele rzeczy. Możemy wątpić w ludzi. Możemy wątpić w instytucje. Możemy wątpić, czy świat się zmieni. Wiele rzeczy człowiek wątpi. Czy się stanie, czy będzie, czy się zrealizuje. Ale jednej ufności nie możemy stracić. Nie możemy stracić ufności, jak bardzo Panu Bogu zależy na tym, abyśmy przy Nim trwali. Tak samo nie traćmy ufności, że Pan Bóg doprowadzi do siebie nawet tych, którzy odeszli. My nieraz dzisiaj martwimy się naszymi bliskimi, którzy gdzieś może już nie są tak blisko Kościoła. Gdzieś pobłądzili, odeszli. Może gdzieś tylko od czasu do czasu chodzą do Kościoła. Może ich życie wcale nie wygląda tak po Bożemu, jakbyśmy chcieli. Ale siostry i bracia, miejmy ufność. Tak jak siostra Faustyna. Miejmy ufność, że Pan Bóg nawet ich doprowadzi do siebie. Że w jakimś momencie usłyszą to wezwanie ze strony Pana Boga. Że w którymś momencie posłuchają swojego sumienia, które gdzieś podpowie, w jakim kierunku należy iść. Miejmy taką ufność, że nawet ci, którzy gdzieś może po omacku, gdzieś pobłądzili, gdzieś może nie żyją tak, jakbyśmy chcieli, tak po Bożemu, jak mówimy, ale miejmy ufność, że Pan Bóg ich doprowadzi do siebie. Bo Bóg jest większy od naszych grzechów. To, co słyszeliśmy z tego przesłania siostry Faustyny, nie ma grzechu, który byłby większy niż miłosierdzie Pana Boga. Nie ma takiego grzechu. Każdy grzech może być objęty tajemnicą miłosierdzia. I nigdy tej ufności nie traćmy. I ceńmy w naszym życiu ufność i zaufanie. Bo to jest wielki skarb, którym Bóg nas obdarza. I tak samo dbajmy o to zaufanie i ufność, jaką kierujemy pod adresem innych ludzi. To jest przepiękny dar, jaki otrzymujemy, żeby sobie wzajemnie ufać. Że jednak nie wszyscy nas oszukują, że są ludzie, którym zależy na naszym dobru, a nie ma kogoś większego niż Bóg, kto chce naszego dobra. Niech ten czas misji, który przeszliśmy z okazji 40-lecia istnienia tej parafii, ten czas misji, który co 10 lat odnawia się w każdej parafii, będzie tym czasem pogłębionej ufności do ludzi. Ufajmy księdzu proboszczowi, że on też chce naszego dobra, przede wszystkim chce naszego dobra, że chce dobra parafii. Ufajmy ludziom, którzy są postawieni na naszej drodze. Ale przede wszystkim ufajmy Panu Bogu, bo nie ma nikogo innego, komu możemy tak bezgranicznie zaufać, jak Pan Bóg. I życzmy sobie, aby tak się działo. Amen.